Rozdział 12, 10 listopada 1932 rok. Bóg w działaniu. Inwokacja. O Ty potężna wieczna obecności. O Ty wszechnapełniający inteligencjo. Twoja miłość, mądrość i siła wszystkim kierują. Twoja boska sprawiedliwość zawsze działa w życiach i światach tych, którzy dążą do Ciebie z pełną determinacją. Oddajemy Ci chwałę i jesteśmy wdzięczni za to, że jesteś w naszym świecie niespożytą, niezwyciężoną siłą. Dziękujemy Tobie. Bóg zawsze znajdzie sposób, aby pomóc tym, którzy dążą do Niego swoim sercem. Traktat. Doświadczenia, które są wynikiem pozornych tajemnic życia, gdy są przez nas dobrze zrozumiane, są ukrytymi błogosławieństwami, ponieważ każde doświadczenie powoduje nasze zwrócenie się do jedynej obecności Jam Jest, Boga w działaniu. Posłuży nam do wspaniałego celu i błogosławieństwa. Nieszczęśliwe sytuacje powstają, ponieważ ludzie wciąż ograniczają do zewnętrznych przejawów poszukiwania źródeł swojej egzystencji, takich jak inspiracja, a także miłość, która jest jedynie najwyższą obecnością i jej mocą we wszechświecie. Nieważne, jakie były warunki, którym moglibyśmy stawić czoła, to nie powinniśmy zatracić myśli o miłości i miłością do wszechświata, wokół której wszystko wiruje. To nie znaczy, że mielibyśmy kochać niezgodę lub inną rzecz, która nie przypomina Chrystusa, ale oczywiście możemy kochać Boga w działaniu. Obecność Jam Jest, która jest wszędzie, ponieważ przeciwstawieństwem nienawiści jest miłość i nikt nie może nienawidzieć, jeżeli przedtem głęboko nie kochał. Każdy człowiek jest mocą i powinien być zasadą rządzącą w jego życiu i świecie. Fakt, że wewnątrz każdego człowieka znajduje się obecność Jam Jest, która zawsze działa, świadczy o tym, że każdy ma w swoich fizycznych rękach berło władzy i powinien pamiętać, że niezwyciężona obecność Boga jest zawsze inteligentną działalnością w naszym świecie i naszych sprawach. To utrzymuje uwagę człowieka oddaloną od przejawów świata zewnętrznego, który nie zawiera prawdy, chyba że jest oświecony obecnością Jam Jest. Nieważne, jaki problem będzie do rozwiązania, nie ma niczego innego, co mogłoby go rozwiązać poza władzą, jedyną obecnością i jedyną inteligencją. Jest to uznanie obecności Boga, której nie można sprzeciwić się żadne działanie zewnętrzne, chyba że nasza uwaga oddzieli się świadomie lub nieświadomie od tego uznania i akceptacji najwyższej mocy Boga. Główna zasada, stale aktywna, zawsze próbuje wyrazić się w swojej naturalnej doskonałości, ale ludzie ze swoją wolną wolą świadomie albo nieświadomie zaburzają jej zamysły. Człowiek, który utrzymuje swoją uwagę, niewzruszenie na obecność Jam Jest w Bogu i z Bogiem, przemienia się w niezwyciężoną władzę, której żaden ludzki przejaw nie może obalić. Abyśmy mogli uzyskać świadomość, że Jam Jest tutaj i Jam Jest tam, pojawiają się osoby, które pomagają nam, gdy jest to potrzebne, ponieważ Jam Jest jest również wewnątrz tych przyjaciół. Uwolnienie się spod władzy rzeczy, które mają na nas mocny wpływ lub od zakłóceń, może
przyjść tylko dzięki obecności Jam jest Bogiem w działaniu w życiu każdego człowieka. Często upór potrzebny jest do tego, by mocno uchwycić się obecności, kiedy wydaje się nam, że zostaliśmy zdominowani przez niekorzystną sytuację. Jest takie powiedzenie: nikt nie może przegrać, dopóki się nie podda. To jest prawda, bo gdy człowiek łączy się z Bogiem jako inteligencją rządzącą, to nie istnieje żadne działanie ludzkie, które mogłoby zakłócić tę ogromną emanację, która rozpływa się wokół nas. Przez wieki ludzkość zwracała uwagę na pozory, zapraszając w ten sposób całą masę niezgody i nieszczęść, ale dziś istnieją tysiące ludzi, którzy zaczynają pojmować, że obecność Boga w nich jest całkowicie niezwyciężona, jeśli nadal będą się wznosić ponad niesprawiedliwość, niezgodę i nieharmonijną twórczość zewnętrzną. Dopóki ludzie nie nauczą się utrzymywania swojej uwagi na obecności Jam jest, czyli na wewnętrznym Bogu, będą otoczeni wszystkim, czego sobie nie życzą, ale dzięki tej obecności Jam jest, każdy z nas ma władzę wzniesienia się ponad niezgodę i zaburzenia tej zewnętrznej twórczości. Na początku wymaga trochę pracy to stałe, mocne, uparte utrzymywanie się, kiedy chmury zawisną nad nami i ciążą nam, ale dynamiczna działalność uwagi skoncentrowanej na wewnętrznej obecności Boga jest czymś w rodzaju promienia, który przenika i rozprasza tę zagrażającą nam burzę. W miarę postępu człowiek czuje się coraz bardziej silny i nie do przezwyciężenia przez ludzką twórczość, która przynosi mu tyle zaburzeń. Zdanie Jezusa: poznajcie prawdę, a ona sprawi, że będziecie wolni. Było niewątpliwie jedną z najprostszych i najwspanialszych prawd, ponieważ mocną podstawą jest wiedza, że ta wielka prawda, o której on mówił, była przypomnieniem nam niezwyciężonej wewnętrznej obecności Boga. Jeżeli wiesz o tym, jesteś tego pewien i powtarzasz to sobie przy każdej okazji, to możesz wtedy powiedzieć, że wiesz, że masz tę obecność w sobie. Następnym krokiem jest postanowienie. Jam jest obecnością, dzięki której nic z tych, co ja powinienem wiedzieć, nie może być mi odebrane, ponieważ Jam jest mądrością, Jam jest doskonałością, Jam jest mocą objaśniającą, która przynosi mi wszystko, aby mógł zrozumieć i działać zgodnie z tym. Bardzo łatwo jest przekonać się, kiedy już się zrozumiało, że Jam jest jedyną inteligencją i jedyną obecnością, która działa. Jaką masz władzę w swoich fizycznych rękach i jak przez tę obecność Jam jest, możesz zobowiązać ją, by wszystko to, co potrzebujesz wiedzieć, zostało ci objawione. Zapewniam cię, że to w żaden sposób nie zaburza czyjejkolwiek wolnej woli i że nie ma żadnego błędu ani szkody w przywoływaniu i żądaniu tego, co się nam należy, ponieważ postępując w ten sposób, niczego nie zakłócamy. Jeżeli w jakimś momencie ktoś odbierać chce to, co nam się należy, mamy prawo rozkazać przez obecność Jam jest, żeby cała sytuacja została uregulowana albo żeby to, co nasze, zostało nam zwrócone. Musimy przy tym zachować wielką ostrożność, bo kiedy stosujemy boskie prawo w miłości i gdy boska sprawiedliwość zacznie się przejawiać,
to nie możemy napełniać się litością i utrudniać działanie prawa. Kiedy ludzie są rządzeni przez swoje zewnętrzne otoczenie, nie myślą o władzy Boga, który daje im życie, i wtedy bardzo łatwo popełniają wiele niesprawiedliwości, ale to nie znaczy, że mamy im pozwolić robić to w naszym własnym świecie. Nie. A szczególnie, kiedy wiemy, że mamy boską moc, by rozkazywać i żądać poprawy i sprawiedliwości we wszystkim. Przytoczę pewien przykład. Jeden z moich uczniów miał pewien problem, a ponieważ była to osoba bardzo uduchowiona, powiedziałem jej, aby afirmowała swoje prawa i sprawiedliwość. Zrobiła tak, jak powiedziałem, i zaczęły się dziać rzeczy, które wydawały się niesprawiedliwe. Z powodu dobroci zaczęła robić sobie wyrzuty, że nie powinna prosić o sprawiedliwość. Osoba ta przyszła do mnie i zapytała, co mam robić? Odpowiedziałem, utrzymuj afirmacje, które już zrobiłeś. Ty nie jesteś odpowiedzialny za lekcje, jakich powinni się nauczyć ci, którzy zrobili ci krzywdę. Pozwól, by otrzymali swoje lekcje i nie pozwól, aby to ciebie zaburzyło. Kiedy ludzie zaczynają działać źle, w tym samym momencie wprowadzają w ruch wielkie powszechne prawo zapłaty i nie mogą uniknąć tego, że zapłata uderzy w nich pewnego dnia w pewnym miejscu, tak jak nie mogą zatrzymać ruchu planet. Dla niewinnej ofiary zapłata wydaje się przychodzić z wielkim opóźnieniem, ale opóźnia się o tyle, o ile zwiększa się jej działanie, kiedy przychodzi. Nie ma człowieka, który mógłby uniknąć tego prawa. Wielu uczniów uwierzyło, że ktoś może przesłać im coś złego, ale ja zapewniam, że tak nie jest. Jedynym sposobem jest niedopuszczenie do niepożądanych myśli, bowiem wówczas nie pozwalamy na wejście w nas nienawiści, krytyki i chęci osądzania. Wtedy, jeżeli się to wykona, na ogół otrzymuje się to, w co się wierzy. Ten, kto uznaje Boga w swoim wnętrzu, nie może bać się niczego. Każdy może, jeżeli chce doświadczyć pełni działania Boga w swoim życiu i w swoim świecie. Po prostu należy jedynie wybrać to, co się chce osiągnąć. Jeżeli pragniesz pokoju i harmonii, zapamiętaj, że Jam jest władzą, która to tworzy. Jeżeli chcesz ułożyć swoje sprawy, poznaj następującą afirmację. Jam jest inteligencją i władzą, która to tworzy i żadna inna działalność zewnętrzna nie może w tym przeszkodzić. W pozornych tajemnicach nieustannej działalności życia jest wielka obecność Jam jest, która zawsze jest gotowa pobłogosławić Ciebie z niepojętą łaską. Oczywiście, jeżeli na to pozwolisz. A jak to się dzieje, że pozwalasz? Dzięki radosnej akceptacji tej wielkiej obecności i tej wielkiej władzy w sobie. I nie wahaj się w przywoływaniu jej, by działała nawet w najmniejszych detalach Twego codziennego życia. Nieważne, jak błahe będą Ci się wydawały, ponieważ we wszechświecie nie ma innej energii, która działałaby poprzez Twoją świadomość, Twój umysł, Twoje ciało i Twój świat. Mów często, w każdym przypadku, w każdej sytuacji, kiedy pragniesz czegoś dokonać. Jam jest obecnością. To otwiera kanał przepływu dla działalności mocy Boga, aby przyniosła Ci to, co sprawiedliwe. Nie lituj się nad warunkami zewnętrznymi, które w swojej niewiedzy działają źle, czy to w Tobie, czy w kimś innym. Myśl spokojnie i
pogodnie, wiedząc, że Bóg jest jedyną inteligencją i władzą działającą w Twoim świecie i w Twoich sprawach. Jam jest w Tobie. Samouzdrawiającą się siłą i uzdrowieniem przejawiającym się w Twoim umyśle i ciele. To będzie Cię utrzymywało w harmonii. Stań przed Bogiem, a zawsze pojawi się energia potrzebna do uporządkowania każdej sytuacji. Osoby, które pojmują to prawo, nie poddają się niesprawiedliwości ani warunkom narzucanym przez zewnętrzne działania innych. Utrzymuj to, co w umyśle zewnętrznym. Utrzymuj to przez cały czas w swoim umyśle. Upewnij się zawsze, że wewnątrz Ciebie nie ma niczego poza obecnością i mocą Boga, działającego w Tobie i w Twoich sprawach. Powtarzaj w wielu sytuacjach. Nie ma niczego ukrytego, co nie mogłoby być mi ujawnione. Jakże różni się ten punkt widzenia od tego, który narzucają nam okultyści, nie pozwalając wyjaśnić swoich kanonów. Ta afirmacja jest bardzo potrzebna. Również nie zapomnij, że w stosunku do tego, co robią osoby trzecie, największym ratunkiem jest napełnienie ich boską miłością, płomień fioletowy lub różowy. Kiedy ludzie znajdują przyjemność w robieniu innym jakiejś niegodziwości lub nieprawości, to nie osiągaj jej, ponieważ po drodze zawsze tracą coś, z czego mogliby się cieszyć. Inni mają ten sam, co Ty, przywilej łączenia się z Bogiem. A jeśli tego nie robią, nie jest to Twoją sprawą. Bóg jest obecnością i mocą wszechwiedzącą, która zna i odkrywa wszystkie rzeczy. Ty możesz powiedzieć dla kogoś innego. Ukochana obecności, jam jest w tym człowieku. Wywołuję Twoją moc świadomą, Twoją doskonałość, mądrość i kierującą inteligencję, abyś sprawiła, by wszystko uregulowało się i by otrzymał pokój i pomoc, której tak bardzo potrzebuje. Jam jest obecnością, która nakazuje i prowadzi, bo to się stało teraz. Wznieś jego świadomość do niegasnącego światła, w którym może ujrzeć i poznać spokój i piękno, które są dla jego własnej twórczości i służby. Błędem jest zezwolenie na to, by wyrządzona nam przykrość pochłonęła nas i uwikłała w niekorzystne uwarunkowania. Przyjmij taką postawę. Jam jest jedyną obecnością tu działającą, aby pomóc tym, którzy już odeszli z tego świata. Jam jest obecnością, która utrzymuje tę osobę w sferze, do której należy, która ją naucza i oświeca. Jeżeli uczeń zechce w sposób rzetelny napełnić miłością swoje własne boskie ja, uzyska całkowite ukojenie w każdej niezgodzie. Aby udoskonalić sytuację, powiedz: jam jest obecnością podporządkowującą i uzdrawiającą tą sytuację. Ludzkość, mówiąc ogólnie, a lekarze szczególnie, zrobili wielką szkodę, zaburzając niektóre aspekty życia. Człowiek, który chce wznieść się do obecności, jam jest, i żyć z nią, potrzebuje energii, która rozpuszcza gdzie tylko może. Lekarze w dużym stopniu są odpowiedzialni za ten okropny stan, ponieważ kształtują i popierają pragnienia seksualne, które są największym kanałem marnotrawienia tej energii. Takie postępowanie umożliwia uchwycenia się obecności, jam jest na tyle, by osiągnąć mistrzostwo.
jest to w 95% przyczyną przedwczesnej starości, utraty wzroku, słuchu, pamięci, ponieważ narządy przestają funkcjonować, gdy energia życiowa przestaje płynąć do struktury komórkowej całego mózgu. Lecz ludzie nie rozumieją tego dobrze do czasu, gdy stwierdzą to dzięki silnym ciosom. Wola nie może działać bez energii życiowej. Ta energia, którą człowiek traci, jest mocą pozwalającą na silne zjednoczenie się z obecnością Jam Jest. Jest życiem, które potrzebuje jednoczenia z obecnością Boga, Jam Jest. Kiedy zewnętrzna istota przez tyle stuleci używała swojej siły tylko na tworzenie błędnych uwarunkowań, ta utrata staje się jakby otwartym i stałym drenem działającym w przeciwnym kierunku niż indywidualna świadomość. Jest tylko jeden sposób, by zmienić to, co już się zbudowało przez ten błędny kanał, który sprawia, że czujemy się związani z jego złym używaniem i niewłaściwym przejawianiem. Jedynym ratunkiem jest przy każdej nadarzającej się okazji albo ujawnieniu jakiegoś błędnego kanału natychmiastowe skierowanie swojej myśli do wyższej istoty. Wiele osób wierzy, że może kontrolować popęd seksualny czystą siłą woli, zmuszając się do zahamowania pociągu seksualnego, alkoholowego, papierosowego, narkotykowego czy jakiegoś innego. Tymczasem to niczemu nie służy, ponieważ to, co się osiąga, jest tylko naciskiem, który powoduje, że źle kierowana energia wybuchnie w innym popędzie i to być może gorszym. Dobre rezultaty może dać jedynie zmiana uwagi w następujący sposób. Jam jest obecnością, która zamienia to i zamienia teraz, ponieważ działanie Boga jest zawsze natychmiastowe. W każdych błędnych warunkach najpierw należy wywołać prawo przebaczenia i przeobrażający fioletowy płomień. Pamiętaj, że polecenie uruchomienia lub energetyzacji czegoś działa natychmiast. Kiedy używa się Jam Jest, wprawia się w ruch moc Boga i działanie. Być może, że jedną z najgorszych sytuacji, w której człowiek musi żyć, jest tak zwane legalne prawo, zmuszające drugiego człowieka do współżycia seksualnego, kiedy ten chce już uwolnić się i odejść od tego. Istnieją bowiem jeszcze istoty, które dzięki ignoracji umysłu zewnętrznego mają wielką ochotę rozwinąć miłosną aktywność. Miłość czysta nigdy nie działa poniżej serca. Miłość prawdziwa nigdy nie wymaga kontaktu seksualnego żadnego typu. Wzniesione istoty światła są zawsze z tymi, którzy chcą działać sprawiedliwie. Poślij im swoje myśli, a otrzymasz pomoc. Ty masz władzę niezwyciężoną i odporną, jeżeli jesteś jednym z tych, którzy wiedzą i praktykują. Obecność Jam Jest. Prawo przebaczenia jest otwartymi drzwiami, przez które można dojść do serca Boga. Jest to dźwięk kluczowy, oś wszechświata. Tu jest najgłębszy stopień naszej nauki. Nie używaj go do nauczania początkujących, ponieważ tego nie pojmą. Błogosławieństwo. O Ty potężna, wieczna obecności Boga. Oddajemy Ci chwałę i jesteśmy wdzięczni za Twoją niespożytą służbę. Wołamy o Twoje błogosławieństwa, Twoją mądrość i Twoją inteligencję, aby działały w każdym,
napełniając ich umysły i ciała pokojem, a serca radością, a także aby przejawiła się przez nich jako zawsze zwycięska obecność, panująca nad wszystkim. Oddajemy Ci chwałę i jesteśmy wdzięczni, że potężna obecność Jam jest, Bóg w działaniu, kieruje wszystkimi energiami na ziemi, pobudzając Twoją doskonałość do nieustannego, wiecznego działania w imię Twoje i przez Twoją obecność. Koniec rozdziału 12.